Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj. Czcij swego ojca i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Dzisiejsza lekcja Chrystusowej Ewangelii uświadamia nam bardzo ważną prawdę. Któż może się zbawić? U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Po pierwsze, ważne jest, aby każdy z nas uświadomił sobie, że zbawienie nie jest w naszej gestii. Choćbyśmy stawali na głowie lub wykonywali inne duchowe akrobacje, nie osiągniemy zbawienia. Czasami bowiem odnoszę wrażenie, że ludzie wykonują praktyki pobożne, bo sądzą, że w ten sposób obłaskawią Boga. Pan nie da się przekupić naszymi pacierzami, dobrymi uczynkami czy praktykami ascetycznymi. To wszystko jest potrzebne, ale dla nas, a nie dla Boga. Nasze pobożne uczynki i dobro wyświadczane bliźniemu sprawiają, że my sami zmieniamy się na lepsze, a nie Bóg. Zbawienie nasze nie pochodzi z naszych uczynków, ale jest darem Boga. Na zbawienie nie musimy zasługiwać. Ono jest pochodną dwóch czynników: odkupienia, które wysłużył nam Chrystus umierając na krzyżu, i naszego aktu woli, którym to odkupienie przyjmujemy. Zbawiony jest każdy, kto przyjmuje Jezusa jako Pana i Zbawiciela, a co za tym idzie, w życiu codziennym kieruje się duchem Ewangelii, dobrej nowiny. To jest recepta na osiągnięcie zbawienia. Odrzućmy wszystko, co sprzeciwia się woli Bożej, i żyjmy duchem dobrej nowiny, duchem prawdziwej miłości, która jedynie może dać nam szczęście, czyli zbawienie.